Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Dedus Events. Dziś kolejny dzień w Grodzisku Wielkopolskim i kolejna impreza firmowa. Tym razem o kilka metrów w innym miejscu niż wczoraj, no i pod zadaszeniem, bo tym razem pogoda niepewna. Zapraszam do oglądania. Dzięki Magda za pomoc. Dzięki. Głośnik waży 70 kg, więc bez wózka nie ma szans. Udało nam się zdążyć idealnie przed deszczem. I oprócz burzy jest kolejny problem z nią związany, awaria energetyczna i brak prądu. Jak widzieliście przed chwilą, wszystko zgasło i wiemy już, że nie ma prądu w całym mieście. Nie ma się co poddawać, podłączam dalej, a Magda już ma info z energetyki, że za godzinę prąd będzie. No i pojawia nam się kałuża wpływająca pod namiot, ale nie martwcie się, nie jest tak źle jak to wygląda. Tak naprawdę kolumna ma nóżki mniej więcej 2 cm, więc kałuża przepływa pod spodem, tak? I to nie jest tak, że kolumna stoi w wodzie, bo ona stoi sobie po prostu na nóżkach nad wodą, więc nic złego się nie dzieje. Still ain't nowhere you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready. Keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never gonna run away from better leads. Life will give a chance, I'm not a player.
Ten namiot jest trochę za niski, żeby postawić głowy 250 na dwumetrowych słupkach, więc tym razem 250 będą stały poziom niżej, razem z głowami 575. Więc pozostaje czekanie na energię elektryczną. Normalnie w takiej sytuacji pojechałbym po własny agregat, ale skoro mamy rzetelne info z energetyki, że za godzinkę prąd będzie, no to mam chwilę przerwy, a do rozpoczęcia imprezy jest jeszcze sporo czasu. Wszystko gotowe, jest już prąd i nawet przestało padać, więc można spokojnie zaczekać na gości, no i zaczynać imprezę. W filmie z tej serii zabiorę Was na salę do Chobienic i przygotujemy sprzęt do urodzin. A na dziś to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Thank you.